błędami. W zasadzie te błędy dotyczą i ludzi, którzy zaczynają, ci, którzy ćwiczą przez dłuższy okres czasu, ale nie wyłapali u siebie pewnego rodzaju błędu. Na sam początek techniki uderzeń. Pierwsza rzecz, nie ma rotacji bioder przy uderzeniach, tak? Tylko na przykład wychylam się przy lewym prostym, tak? Przy sierpie dokładnie to samo, szukam celu. Przy ciosach z dołu podbródkowych, no to jest ciężko się wychylić, ale no, można jakoś próbować, na przykład zamiast bić tak, próbuję wykonać taką technikę. No jak biję prosty, to biję prosty. Jak z dołu, to z dołu. Czyli nie wychylamy się, nie szukamy przeciwnika. Staramy się tak, być w takiej odległości przeciwnika, żeby móc go bez problemu uderzyć wszystkimi technikami. Tak? Rękami. Kolejna sprawa, to akurat jest szczególnie przy prawym prostym, ale też może być przy pozostałych ciosach, siadam na tylną nogę. Tak? Oto. Hop. Zamiast tą nogę podnieść kolano do góry i tu zrobić rotację, to na niej siadam. Tak? Prawidłowo tu, a ja siadam. Druga rzecz, czy druga, kolejna. Złe ułożenie ręki, to znaczy do ciosu prostego powinien być prawie maksymalnie wyprostowana ręka. Taka technika powoduje, że tak jest. Mała siła, a co najważniejsze, mały zasięg. Czyli facet, który jest ode mnie niższy i ma wyprostowaną rękę, a ja biję tak, jest w stanie mnie trafić. Co z punktu widzenia taktyki walki jest mało efektywne. Ciosy sierpowe albo tak, albo ręka jest rozłożona, albo jest za bardzo złożona. To powoduje, że nie jesteśmy w stanie trafić odpowiednio. Nie zachęcam do bicia łokciem na razie, jak to było pokazane. Kolejna sytuacja, szczególnie przy ciosie sierpowym. Odchylam bark. Tu praca jest dobra, ale tak bije. A jakby bojąc się zaangażowania całego ciała w technikę. Tu. Hop, odchylam się, tak? Raz, że głowa idzie do góry, co jest niebezpieczne, a dwa, że spora część siły ucieka. Tutaj. Hop. Całym ciałem wchodzę i atakuję. Następna rzecz. Głowa. Często walcząc, głowę dajemy do góry zadartą, szczególnie wysocy zawodnicy, którzy tam się nie przejmują tym, że niski zawodnik może im zagrozić. Uderzenie w głowę, co nie jest do końca prawdą, w ogóle nie jest prawdą i walczą właśnie tak. I im bardziej nerwowa sytuacja, to ta głowa wychodzi za rąk, za gardy i tu jest walka. To jest bardzo niebezpieczny moment, kiedy można łatwo dostać w twarz. Jest to bardzo niebezpieczne. Broda niska. Im bliżej walczymy przeciwnika, tym bardziej się zamykamy, tak? Im jest większa odległość, tym mamy bardziej otwartą pozycję. Natomiast na pewno nie robimy czegoś takiego, żadnych nonszalanckich opuszczania rąk. Tak? Opuszczanie rąk fajnie wygląda w filmach, w telewizji, natomiast w realnej walce, szczególnie poza salą, gdzie nie wiemy z kim się spotkamy, może ktoś super kopać, może ktoś szybko, dynamicznie uderzać, nie wiemy co się wydarzy. Tak? Więc trzymamy ręce, głowa niska. Tak? I tu się zasłaniamy. No to myślę, że na tyle.